Witajcie! Oto Ford Media Boost. Przegląd tygodniowych wiadomości ze świata Forda. Zaczynamy! Elektryczne samochody są coraz częściej spotykane na polskich drogach. Mają bowiem wiele zalet. To m.in. wszystkie przywileje poruszania się buspasami, niższa cena przejechanego kilometra dzięki energii elektrycznej, czy niższe koszty serwisu. Ford e-Transit jest doskonałym przykładem elektrycznego dostawczaka, który oferuje podobne parametry do swojej spalinowej wersji, ale jednocześnie ma wiele innych zalet, które zapewniają mu wiodącą pozycję w swoim segmencie. Mustang Dark Horse to efekt 3-letniej pracy specjalnego zespołu inżynierów Forda. To pierwsza nowa seria z rodziny Mustang Performance od 21 lat. Nowy 5-litrowy silnik V8 otrzymał więcej mocy, poprawiono aerodynamikę, dodano agresywne opony i układ kierowniczy z jeszcze większą precyzją prowadzenia oraz stuningowano zawieszenie. Luca Buffo, artysta, malarz, w ostatnich tygodniach przemierzał na rowerze drogi Francji i Włoch. W tej niezwykłej podróży z Cannes do Rzymu był eskortowany przez wyjątkowego Forda Mustanga Mach-E. Cóż lepszego mogłoby towarzyszyć elektrycznemu rowerowi niż całkowicie elektryczny samochód? Ten duet był receptą na sukces. Oto nowy Ford GTLM 2022. Upamiętnia jedyny amerykański samochód wyścigowy odnoszący sukcesy w Le Mans w 2016 roku, a także legendarne zwycięstwo w 1966 roku, kiedy kierowcy Fordów zajęli całe podium. I na koniec zapraszamy na fordmedia.pl miłośników wielkich pick-upów. W USA Ford zaprezentował bowiem nową linię serii F Super Duty. Do zobaczenia za tydzień!